przykra sprawa, jeżeli takie ma przemyślenia, miał. Mam nadzieję, że z tego wyszedł spokojnie. Nie wiem, czym to spowodowane było, bo generalnie mieliśmy tam jakąś, że tak powiem, brzydko spinkę przed walką, ale później po walce normalnie rozmawialiśmy. Nawet teraz po walce z Babiczem wysłał mi właśnie gratulacje i pisaliśmy tam coś na Instagramie, więc... Czy wspieracie się tak nawzajem? Życzę mu jak najlepiej, także żeby się dobrze miał.